Witam wszystkich serdecznie. Jest sobota 23:45. Jak myślicie, co można o tej porze robić? Najlepiej pójść do jakiegoś nocnego lokalu. Ale na pewno nie po to, żeby się pobawić. Tylko zgarnąć jak najwięcej hajsu. Kiedyś premierowi naszego rządu zadano proste pytanie: jak żyć, panie premierze, jak żyć? I odpowiedź jest równie prosta: napadać na banki. Ponieważ razem z kuplami mieszkamy na takim zadupiu, że nie ma tutaj żadnego banku, postanowiliśmy zrobić skok na nocny klub. To miała być cicha i spokojna robota, a zrobiła się z tego prawdziwa rozpierducha. Właściciel tego nightclubu trzymał kasę w sejfie na piętrze. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak spiszą się nasze nowe widiowe wiertła, kupione wczoraj w Castorama. Jednak młody szczawik w Castoramie nie kłamał. Te wiertła wchodzą w stale jak w masło. Uwielbiam tą robotę. Szkoda tylko, że zawsze ktoś nam musi przeszkadzać. Książki powykładał, że niby taki inteligencik, a tu kurde, pralnia brudnych pieniędzy. Obrazy na ścianach pewnie też kradzione, jak i wszystko, co tutaj widać. Mówiłem kumplowi, żeby kupił hilty, a nie jakiś szajs za 200 zł i ktoś się zacina za tym. Chyba popychać to jak. Dziadostwo. Cholera, za chwilę pewnie będą antyterroryści. Żeby tylko grobu nie przysłali. Panowie, mamy towarzystwo. Więcej was matka nie miała? Coś tu za spokojnie się zrobiło. A, idą, idą. Hej, Regnak, ile tam jeszcze? Cholera, amunicja mi się kończy. No nie, i znowu zacięcie. No chyba jutro rozpierdzielimy całą Castoramę. Be quiet.
52 sekundy, jest dobrze. Tak trzymać. Ożeż mordę, co tu się dzieje? Kurza twarz. Przez okno wchodzę. Leżeć było. Jak tam? Zaraz się zbijamy. Jicha! O kurde, tarczownicy! Trzeba się wycofywać. Drugi. Fuuu! Na dół, panowie, na dół, spadamy! Dobra, osłaniam, osłaniam plecy. Dobra, z tyłu czysto. To jest stary. Dobra, dawaj medika. Panowie, przez okno w szatni! Szybciej! Okej, rozlodowana. Dobra. Piękna była zabawa na dyskotece. Spadamy stąd. Great work, my friends. Great work. Yeah. Disco Inferno. Nicely done. Let's get paid. Whoa, you party like a real Russian. Мне нравится твой ритм. Now spend money and come back to me when ready to take on bigger things. Yeah. Vlad is great.